28 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podsumowano realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W wymiarze finansowym to 2,5 tysiąca podpisanych umów o łącznej wartości ponad 2,3 miliarda euro. Przedsięwzięcia uzyskały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 1,3 miliarda euro. Program został zrealizowany w 100%. Marszałek Marek Woźniak podkreślał, że najbardziej cieszą osiągnięte wskaźniki makroekonomiczne, które wyraźnie pokazują pozytywny wpływ programu na rozwój regionu. Według naszych wyliczeń uzyskaliśmy znacząco większy wskaźnik przyrostu PKB niż gdyby funduszu unijnych nie było. I to wskaźnik będący gdzieś w okolicach 0,6% rocznie. Przechodzimy do kategorii regionów przejściowych, czyli tych, które osiągają 75% średniej unijnej, czyli do takiej już wyższej ligi. A drugi wskaźnik, też obiektywny, to jest poziom bezrobocia. Mniej więcej około 0,6% rocznie, ponad 4% niższy wskaźnik bezrobocia, niż gdyby funduszy unijnych nie było. I też realna liczba 22,5 tysiąca miejsc pracy utworzonych lub zachowanych podczas tego okresu. Wielkopolska jest liderem pod względem wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych. Z inicjatywy Jessica wsparto w województwie 41 przedsięwzięć rewitalizacyjnych na kwotę 82 milionów euro. W ramach inicjatywy Jeremy podpisano ponad 9800 umów z przedsiębiorcami, co dało łączne wsparcie w postaci pożyczek i poręczeń o wartości blisko 1,3 miliarda złotych. Udało się wesprzeć tak naprawdę prawie 10 tysięcy przedsiębiorców, udzielając im nisko oprocentowanych pożyczek bądź gwarancji. Pieniądze na Jeremiego, czyli to 500 milionów złotych, obracane już jest trzeci raz. Natomiast biorąc pod uwagę również wkład własny beneficjentów, czy wkład pośredników finansowych, dźwignia finansowa to ponad 2,5 miliarda złotych. Pokazuje to tak naprawdę ogromną siłę tego instrumentu. W latach 2007-2013 najwięcej, bo ponad 40% środków WRPO było przeznaczonych na infrastrukturę komunikacyjną. To właśnie w tym obszarze zrealizowano trzy duże projekty. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Budowa trasy tramwajowej osiedle Lecha-Franowo oraz budowa wielkopolskiej sieci szerokopasmowej. Wydana w 100% alokacja oraz wpływ programu regionalnego na poprawę wskaźników makroekonomicznych plasują Wielkopolskę w gronie liderów.